Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 196. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 119, wersety od 73 do 80. Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały. Obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań. Bojący się Ciebie, widząc mnie, się cieszą, bo pokładam ufność w Twoim słowie. Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech zaznam Twojej litości, abym żył, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech zawstydzą się zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą. Ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach. Niech zwrócą się do mnie bojący się Ciebie i ci, którzy uznają Twoje napomnienia. Niech serce moje będzie nienaganne wobec Twych ustaw, aby mnie doznał wstydu. Szósty rozdział pierwszej księgi machabejskiej przedstawia ostatnie chwile króla Antiocha IV Epifanesa oraz kontynuację walk Judy Mahabeusza przeciwko Seleucydom, pod wodzą nowego króla, Antiocha V. W szczególności rozdział ten opisuje oblężenie i ostateczne zdobycie twierdzy Bet-Szur oraz heroiczną obronę świątyni jerozolimskiej. Przeczytajmy ten rozdział. Aby poznać dramatyczne zwroty akcji i niezłomność w walce o wiary i wolność. W czasie swojej wyprawy po górnej krainie, król Antioch dowiedział się, że w Persji, w Elimais, jest miasto sławne z bogactwa ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa który panował najpierw nad Grekami. Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i złupić je. To mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary. Stanęli do walki przeciwko niemu, a on musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stamtąd i udał się do Babilonu. Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiadomością, że pobito wojska, które były wysłane do ziemi ludzkiej. Przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele ogromnego wojska i został przez nich pobity. Oni zaś stali się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku. Zburzyli ohydę, którą wybudowano na ołtarzu w Jerozolimie. Świątynię dokoła otoczyli wysokimi murami jak poprzednio, a także jego miasto, Betzur. Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. Przez wiele dni tam przebywał, gdyż przyszedł na niego ciężki smutek i nawet pomyślał, że umrze. Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do nich: Sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me serce. Powiedziałem więc w swoim sercu, Doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu władzy byłem łaskawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi ludzkiej. Wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście. I oto od wielkiego smutku ginę na obcej ziemi. Wtedy przywołał Filipa, jednego ze swych przyjaciół, i ustanowił go zarządcą nad całym swoim królestwem. Potem wręczył mu diadem, płaszcz swój i sygnet, aby wychował jego syna Antiocha, i wyuczył go tak, aby umiał rządzić. Tam też król Antioch zakończył życie w 149 roku. Gdy Lizjasz dowiedział się, że król zakończył życie. Ustanowił królem jego syna Antiocha, którego wychowywał od samej młodości. Nadał mu też przydomek Eupator. Ci, którzy przebywali na zamku, robili wokoło świątyni zasadzki na Izraela. Na każdym kroku wyrządzali im krzywdy, a wspomagali pogan. Juda więc postanowił ich wytępić i zwołał cały lud, aby dokonać przeciw nim oblężenia. Zeszli się wszyscy razem i rozpoczęli oblężenie jego w 150 roku. Sprowadzono też kusze i machiny oblężnicze, ale z pomiędzy oblężonych wydostało się kilku, a przystali do nich niektórzy bezbożni Izraelici i poszli do króla mówiąc: ile jeszcze czasu upłynie, nim wydasz wyrok i pomścisz naszych braci? Twojemu ojcu chętnie służyliśmy, wykonywaliśmy jego rozkazy i postępowaliśmy zgodnie z jego poleceniami. Dlatego oblężono nas na zamku, dlatego też synowie narodu naszego stali się wrogami dla nas. Ponadto mordowali każdego z naszych, kogo schwytali i zrabowali nasze posiadłości. Wyciągnęli ręce nie tylko przeciw nam, ale także przeciwko wszystkim okolicznym krainom. A oto dzisiaj oblegają zamek w Jeruzalem, aby go zdobyć. Obwarowali nawet świątynie i Bet Sur. Jeżeli ze swej strony nie uprzedzisz ich jak najprędzej, to jeszcze gorszych rzeczy się dopuszczą i nie będziesz już mógł ich powstrzymać. Gdy Król to usłyszał, rozgniewał się i zwołał na naradę wszystkich swoich przyjaciół, wodzów swego pieszego wojska i dowodzących konnicą. Z innych państw i z wysp zamorskich przybywali do niego najemni żołnierze, a liczba jego wojska wynosiła 100 tysięcy piechoty, 20 tysięcy konnicy i 32 słonie wyćwiczone w walce. Przeszli oni przez Idumeę i koło Bet sury rozłożyli się obozem. Przez wiele dni walczyli i budowali machiny oblężnicze, ale obrońcy robili wypady, palili je i walczyli mężnie. Wtedy Juda odstąpił od zamku i rozłożył się obozem pod Bet-Zacharia, naprzeciwko królewskiego obozu. Wczesnym rankiem król wyruszył i szybko wyprowadził wojsko w stronę bet Zacharia. Wojska ustawiły się do bitwy i zagrano na trąbach. Słoniom pokazano sok winnych jagód i morwy, aby je rozjuszyć do bitwy. Bestie poprzydzielano do falang i przy każdym słoniu ustawiono tysiąc żołnierzy ubranych w łańcuszkowe pancerze i mających głowy okryte hełmami z brązu. Ponadto do każdej bestii przydzielono po pięciuset wyborowych jeźdźców. Oni już przedtem byli do bestii przydzieleni, gdzie ona była, tam byli i oni, gdzie ona szła, tam szli i oni razem z nią i nigdy od niej nie odstępowali. Na każdej bestii za pomocą specjalnych urządzeń była umocowana drewniana wieża, która ją okrywała, a na niej wojenne narzędzia i czterech żołnierzy, którzy z niej walczyli a oprócz tego kierujący nią Hindus Pozostała część konnicy ustawiła się po jednej i po drugiej stronie na dwóch skrzydłach wojska, ażeby wrogów nękać a zabezpieczyć falangi. Gdy słońce rozbłysło na złotych i brązowych tarczach, rozbłysły od nich góry i świeciły jak ogniste pochodnie. Jedna część królewskiego wojska rozciągnęła się na zboczu góry, a inni byli w dolinie. Tak zaczęli bitwę pewni siebie i w całkowitym porządku. Zadrżeli wszyscy, którzy usłyszeli głos nadciągającej ogromnej ich liczby i chrzęst zbroi. Było to bowiem wojsko bardzo wielkie i mocne. Przybliżył się także Juda ze swoim wojskiem gotów do boju, i z wojska królewskiego padło sześciuset żołnierzy. Eleazar Auaran zauważył, że jedna z bestii ma na sobie królewskie pancerze. Była ona większa od wszystkich innych bestii. Sądził on, że na niej jest król. Poświęcił się więc, żeby uratować swój naród, a sobie zapewnić wieczną sławę. Odważnie i szybko przedostał się do niej przez środek falangi, zadając śmierć na prawo i na lewo, także odstępowano od niego na jedną i drugą stronę. Wtedy podszedł pod słonia, przebił go od spodu i zabił, a ten, padając na ziemię, przywalił go. Tak oddał tam życie. Gdy oni zobaczyli siłę królewską i napór jego wojska, wycofali się. Część królewskiego wojska wyszła przeciwko nim w stronę Jeruzalem. Król zaś rozłożył obóz, aby walczyć przeciw Judei i przeciw górze Syjon. Z tymi, którzy byli w Bet sur, zawarł pokój. Wyszli oni z miasta, bo w kraju był rok szabatowy, a nie mieli dość żywności na to, aby mogli dłużej wytrzymać w zamknięciu. Król więc zajął Bet-Sur i pozostawił w nim załogę do strzeżenia go. Sam zaś rozpoczął oblężenie świątyni, które trwało przez długi czas. Ustawił tam kusze i machiny oblężnicze, mianowicie balisty do wyrzucania ognia i kamieni, balisty do rzucania strzał i proce. Oni jednak przeciwko ich machinom oblężniczym zrobili swoje machiny wojenne i bronili się przez długi czas. W spiżarniach brakowało im jednak żywności. Bo był to siódmy rok, a resztę zapasów zjedli ci, którzy przed narodami pogańskimi schronili się do Judei. W świątyni więc pozostało już tylko niewielu żołnierzy, bo głód im bardzo dokuczał, i porozchodzili się, każdy do swojej miejscowości. Wtedy Lizjasz dowiedział się, że Filip, którego król Antioch jeszcze za życia ustanowił wychowawcą swego syna Antiocha, aby go nauczył rządzić królestwem, Powrócił z Persji i Medii razem z wojskiem, które było przy królu, i stara się o objęcie władzy. Wobec tego Lizjasz zaczął się śpieszyć i skłonił się do odwrotu. Rzekł więc do króla, do dowódców wojska i do żołnierzy: Co dnia słabniemy, żywności mamy mało, a miejsce, które oblegamy, jest warowne. Ponadto zaś sprawy królestwa na nas czekają. Teraz więc podajmy prawicę tym ludziom, zawrzyjmy pokój z nimi i z całym ich narodem. Pozwólmy, niech postępują zgodnie ze swoimi obyczajami jak poprzednio. Rozgniewali się oni bowiem i zrobili to wszystko z powodu tych obyczajów, które znieśliśmy. Słowa te spodobały się królowi i dowódcom. Zatem wysłał poselstwo w sprawie zawarcia pokoju, a oni je przyjęli. Gdy król i dowódcy złożyli im zaprzysiężoną rękoimię, wtedy wyszli z warowni. Król udał się na górę Syjon. A kiedy zobaczył, jak to miejsce zostało obwarowane, złamał przysięgę, którą złożył poprzednio, a mur do kazał zburzyć. Potem szybko odjechał i udał się do Antiochii. Zastał tam Filipa panującego nad miastem, rozpoczął z nim walkę i miasto zdobył siłą. W trzecim rozdziale listu do Filipian święty Paweł ostrzega przed psami i złymi pracownikami którzy polegają na obrzezaniu i uczynkach prawa, zamiast na Chrystusie. Podkreśla, że jego własne osiągnięcia i pochodzenie, które mogły być powodem do chluby, uważa za stratę wobec bezcennej wartości poznania Chrystusa Jezusa, za którego wszystko porzucił, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, mając sprawiedliwość przez wiarę, a nie przez uczynki. Apostoł zachęca do dążenia do doskonałości, zapominając o tym, co za nim, i podążając naprzód ku nagrodzie powołania Bożego w Chrystusie Jezusie, zachęcając wierzących do naśladowania Jego przykładu i trwania w obywatelstwie niebieskim, oczekując powrotu zbawiciela. Na koniec, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym. My, którzy sprawujemy kult w duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś innym nie ma, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej, obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie go, zarówno mocy jego zmartwychwstania, jak i udziału w jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały. Lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynie. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Wszyscy więc, my doskonali, tak to rozumiejmy, a jeśli rozumiecie coś inaczej, i to Bóg wam objawi. W każdym razie, dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często Wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może on także wszystko co jest sobie podporządkować. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do uslušanja.